Zastanawiam się, jak takich ludzi w ogóle, co się musi dziać w ich głowach, w jaki sposób ktoś ich podszedł, co im zaoferował, w sensie, jakim cudem tacy twardzi goście zostali w jakiś sposób złamani przez system tak naprawdę. Drugą część materiału Chorzowski Kibolak zaczniemy od małego sprostowania. Oczywiście charakterystyczne śląskie domy z czerwonej cegły to familoki, jak słusznie zauważyliście, a nie jak ja powiedziałem familioki. Tymczasem przejdźmy do wątku głównego. O ile na początku tego materiału przeniesiemy się jeszcze na śląskie derby, o tyle w dalszej części opowiem o pierwszym naprawdę wysoko postawionym kibolu, który poszedł na współpracę, o medialnych procesach, o włamaniach, rozbojach, obrocie nielegalnymi substancjami i wszystkim, czym zajmuje się typowy gang, a nie grupa fanatyków klubu piłkarskiego. Także o zgodzie z Wisłą i upadku. Także zapnijcie pasy. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Zaczynajmy część drugą. Wielkie derby Śląska, rok 2009, Stadion Śląski, Ruch Górnik. O ile mecz rundy jesiennej sezonu 2008-2009 w Zabrzu przebiegł bez większych incydentów, to spotkanie z końca lutego 2009 na zawsze zapisało się w historii polskiej chuliganki. Doszło do ogromnej awantury, a kibole z Chorzowa znów trafiają do wszystkich wydań wiadomości. Bardzo szeroka relacja z derbów jest opisana na stronie wyjazdowo.eu. I tak na przykład możemy przeczytać. Zabrzanie celowali tego dnia w transparentach. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem rozciągnęli hasło. Niebieskie są jak kreple w tłusty czwartek. Róz do roku jest ich wciul. Co nie spotkało się z aprobatą niebieskiej części widowni. Oczywiście nie będę się silił na śląską gwarę, ale oryginalną pisownię widzicie właśnie na ekranie. W dalszej części czytamy. Przerwa meczu przyniosła nieoczekiwane atrakcje. Jeden z kibiców gospodarzy wybiegł w stronę gości. Dało to początek dalszym wypadkom, w których kibice Ruchu na bieżni starli się z ochroną. Z płotów Górnika zostały zdjęte flagi. Kordon ochrony, która użyła gazu, uniemożliwiała wyjście Zabrzanom, którzy w tej sytuacji ograniczali się oni do obrzucenia mundurowych racami. Interweniującą ochronę wspierali policjanci, w tym dwóch konnych. Zajścia na bieżni trwały około 10 minut. W ich trakcie zostało częściowo zniszczone nagłośnienie chorzowian. Już po meczu zatrzymanych zostało kilkanaście osób. Nagranie z tych derbów do dziś robi piorunujące wrażenie. I oczywiście nie mówię o poziomie sportowym, a właśnie o naprawdę potężnych zamieszkach w przerwie spotkania. W taki sposób 92. Wielkie Derby Śląska przeszły do historii. Piotr G., pseudonim Grudzień. W 2010 roku wspomniany Grudzień zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Kibol, znany z tego, że na szyi nosił łańcuch z logiem Psychofans, jako pierwszy pokazał światu zewnętrznemu, czym zajmowała się grupa z Chorzowa. A opowiadać zdecydowanie miał o czym. To dzięki jego zeznaniom śledczy dowiedzą się, że poza silną bojówką, Psychofans to napady na firmy w całym kraju, obrót nielegalnymi substancjami na dużą skalę i cała przestępcza struktura, jak w dobrze zorganizowanym gangu. W 2010 roku Gazeta Wyborcza donosiła. Tego na Śląsku jeszcze nie było. Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą złożoną z pseudokibiców. Jej członkowie to elita bojówki szalikowców Ruchu Chorzów, twierdzi komenda. Wśród zatrzymanych jest członek kadry narodowej kickboxingu. To właśnie po tym zatrzymaniu Grudzień zdecydował się zeznawać na kolegów. I tak w 2011 roku ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej, w którym możemy przeczytać. Piotr G. to potężnie zbudowany kickbokser, uczestnik walk MMA, oficjalnie bezrobotny, nieoficjalnie jeden z liderów bandyckiej bojówki pseudokibiców Ruchu Chorzów. Według Centralnego Biura Śledczego to on koordynował organizację ustawek z szalikowcami innych klubów. W kwietniu zeszłego roku został zatrzymany przez policyjnych antyterrorystów, którzy wyciągnęli go z samochodu w centrum miasta. Trafił wtedy do aresztu.
Gazeta dowiedziała się, że oficerom CBŚ udało się teraz nakłonić Piotra G. do współpracy. W zamian za zeznania na temat przestępstw popełnionych przez bandycką bojówkę oraz podanie nazwisk wspólników, Piotr G. może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. W sprawie ma on status tak zwanego małego świadka koronnego. To duży sukces, bo do tej pory środowisko pseudokibiców było hermetyczne i ciężko było nakłonić kogokolwiek do złożenia zeznań. Nie chcieli mówić, nawet jeśli sami padli ofiarą przestępstwa, mówi jeden z oficerów policji. Według naszych informacji Piotr G. potwierdził prokuratorom, że chorzowscy szalikowcy handlowali narkotykami i dokonywali włamań na terenie całego kraju. Nie tylko utrzymywali z tego rodziny, ale także finansowali oprawy meczów, treningi sztuk walki oraz prawników. Pseudokibice gangsterzy mieli w całej aglomeracji rozległą siatkę dealerów narkotyków, którzy sprzedawali je w gigantycznych wręcz ilościach. Handlowali też z pseudokibicami zaprzyjaźnionych klubów w całej Polsce. Szalikowcy włamywali się także do wielu przedsiębiorstw na terenie całego kraju i kradli z nich pieniądze. Jeśli nie mogli otworzyć sejfu, to zabierali go ze sobą i rozpruwali w bezpiecznym miejscu, mówi jeden z policjantów. W taki właśnie sposób łupem gangu pseudokibiców padło kilkaset tysięcy złotych. Grudzień to pierwszy przypadek w kraju, gdzie kibul z samego szczytu struktury zdecydował się na współpracę. Wydaje się, że to był początek zmian. Mimo wszystko proces grudnia, tak go nazwijmy, nie poszedł tak, jak organy ścigania sobie wymarzyły. Większość oskarżonych osób dość szybko opuściła areszty śledcze, gdzie doedukowała się jeszcze bardziej, jak pozostać nieuchwytnymi, czy choćby jak efektywniej dokonywać włamań i rozbojów. A mówimy o skali tych przestępstw, gdzie w latach 2004-2010 według aktu oskarżenia gang miał tylko w taki sposób uzyskać ponad 2 miliony złotych. I to oczywiście tylko jedna z odnóg przestępczej działalności. Reasumując, dzięki skutecznym adwokatom grupa psychofans czuła się jeszcze silniejsza i jeszcze bardziej bezkarna, a jej liderzy m.in. Maślak, Maciek Welmaciuś, Maciej S., Lucky Luciano, czyli Lucky z Rudy Śląskiej, Kołek i inni umocnili swoją pozycję. Jako ciekawostkę wspomnę, że podczas gdy wierchuszka grupy siedziała w aresztach, Grudzień nie zniknął ze swojej dzielnicy, mimo że oczywiście złamał podstawową zasadę przestępczego kodeksu. Potrafił jeździć swoim samochodem po ulicy i gdy ktoś miał z tym problem, potrafił wysiąść i dążyć do walki. Nie wiem, czy jak góra wyszła, to się zmieniło, jednak z całą stanowczością przed tym tak było. Dzisiaj oczywiście w zasadzie jest to normą, bo namierzyć choćby Miśka z Wisła Sharks nie jest rzeczą najtrudniejszą na świecie, a przecież jego zeznania może pobrać i przeczytać każdy. Rok 2013 to ogromne spotkanie psychofans, już tłumaczę. W 2013 roku, gdy już wszyscy zatrzymani we wspomnianych wcześniej sprawach byli na wolności, grupa organizuje spotkanie, na które dociera blisko 250 osób, razem z młodzieżowcami oraz fanklubami. Szefostwo postanowiło zrobić imienną listę wszystkich obecnych. Ustalono, że każdy z tej listy musi być obecny na każdym meczu u siebie, a także wyjazdowym. Jedna nieobecność to skreślenie i nie ma tutaj usprawiedliwień. Łącznie ze śmiercią kogoś bliskiego czy innymi tragediami oraz kataklizmami. Oczywiście, jak to w świecie bywa, są równi i równiejsi. Wyjątki nie dotyczyły tak zwanej wierchuszki. Im zdarzało nie pojawiać się na meczu, bo na przykład któryś miał zawody. Oczywiście mówimy o poważnych zawodach rangi mistrzowskiej, ale wciąż zasady to zasady. Te dotyczyły najbardziej młodzieżowej ekipy oraz fanklubów. Co nie znaczy absolutnie, że przywódcy grupy nie chodzili czy nie jeździli na mecze. Oczywiście bywali. Mówię tylko o tym braku usprawiedliwień, że ich to nie dotyczyło. W każdym razie frekwencja była wtedy naprawdę wysoka. Lato 2013 to najprawdopodobniej najbardziej absurdalna sytuacja związana z polską chuliganką. I o tym słyszała większość. 18 sierpnia 2013 roku grupa kibiców ruchu przebywająca w Gdyni przy okazji meczu Pucharu Polski z tamtejszą Arką zanotowała plażowe starcie z grupą meksykańskich marynarzy. Już samo to brzmi jak absurd, ale z pewnością same wydarzenia już tak wesołe nie były. Jeden z fanów niebieskich został ranny nożem, a występujący w przewadze liczebnej ruch wykazał się dużą brutalnością. Według samych chuliganów iskrą do spięcia miało być niewybredne zachowanie północnoamerykańskich ombre wobec przedstawicielek płci pięknej. Zresztą później nawet Stowarzyszenie Kibiców wydało oświadczenie, w którym napisano:
Jako Stowarzyszenie Niebiescy zwracamy się do pana prezydenta Szczurka o lepszy dobór zapraszanych w przyszłości gości, wśród których nie znajdą się sprawcy przemocy w stosunku do kobiet i nożownicy, niezależnie od kraju pochodzenia czy też przynależności etnicznej. Historia ta podzieliła społeczeństwo. Oczywiście ta prawa strona stała za kibicami, ta lewa za gośćmi z Meksyku. Cokolwiek się nie wydarzyło, rozbijanie butelek, kopanie i skakanie po głowach, czy jak w przypadku meksykańskiego marynarza atak nożem, nie jest niczym dobrym ani rozsądnym. Zwłaszcza na plaży pełnej dzieci i przypadkowych turystów. To oczywiste. W każdym razie nie da się opowiedzieć o najważniejszych historiach związanych z ruchem i nie wspomnieć o gdyńskiej plaży i meksykańskich antagonistach. Jeśli historię z Meksykanami nazwałem najbardziej absurdalną, to ta co najmniej jej dorównuje. 4 października 2014 rok. Na stadionie Ruchu miało odbyć się derbowe spotkanie z zabrzańskim Górnikiem. Oczywiście jak zwykle to mecz podwyższonego ryzyka. Tym razem jednak niebiescy przeszli samych siebie. Kibice Ruchu w sektorze gości ukryli materiały wybuchowe i pirotechniczne, które miały zostać odpalone zdalnie. Tak brzmiał oficjalny komunikat w tej sprawie. W trakcie kontroli pirotechnicznej przeprowadzonej na stadionie Ruchu Chorzów znaleziono szereg ładunków wybuchowych, a także materiałów pirotechnicznych. Jeden z ładunków wybuchowych, wyposażony w elektroniczny zapalnik, został ukryty na sektorze gości. W związku z powyższym na wniosek policji władze Ruchu SSA podjęły decyzję, że spotkanie z Górnikiem Zabrze zostanie rozegrane bez udziału kibiców gości. Oczywiście nie był to ładunek na miarę organizacji terrorystycznych, ale wciąż coś, co mogło wywołać pożar i w konsekwencji uszczerbek na zdrowiu, czy nawet śmierć kibiców przyjezdnych. Trudno zrozumieć takie zachowanie. Mówimy o podkładaniu ładunków wybuchowych tylko dlatego, że ktoś kibicuje innym 11 facetom ganiającym za piłką. Tutaj wspomnę jeszcze, że w tym czasie kibice niebieskich mieli nieoficjalne i ciche, to ważne, porozumienie, niezgodę ze Śląskiem Wrocław. Bo oczywiście oficjalnej zgody być nie mogło ze względu na trwającą zgodę Śląska z Lechią i Wisłą, ale do tego jeszcze wrócimy w kontekście właśnie Białej Gwiazdy. W każdym razie starzy z wrocławskiej nabojki od zawsze mieli dobry kontakt z czołowymi chuliganami Ruchu, takimi jak choćby Dziura. Dodatkowo kilku chorzowskich było w areszcie śledczym we Wrocławiu w sprawie grudnia. Siedząc tam i grypsując, poznali miejscowych chuliganów, a siedzenie razem w więzieniu strasznie potrafi podobno zżyć. Co więcej, niektórzy z niebieskich ukrywali się umiejętnie we Wrocławiu i nie dawali się złapać, a sam Wrocław na tyle im się spodobał, że postanowili otworzyć tam swoją dyskotekę z muzyką disco polo. Podobno zrzuciła się na to cała wierchuszka psychofans i mieli na to wydać łącznie 1 000 000 zł, a za wszystko odpowiadał niejaki Pakerek. W owej dyskotece na bramce mieli stać chuligani WKS. Inwestycja okazała się jednak kompletną klapą, a sam klub podziałał chwilę i padł jeszcze szybciej niż powstał. Zdaję sobie też sprawę, że ta informacja o cichych kontaktach będzie dla wielu zwykłych kibiców trudna do uwierzenia. Na YouTube można obejrzeć wideo zatytułowane Doping 1300 fanów Ruchu na zakazie we Wrocławiu. 19 marca 2016 rok. Faktycznie kibice mimo zakazu wyjazdowego przebywają na sektorze gospodarzy, na stadionie WKS i nie jest to najgorsze. Znacznie ciekawsze jest to, że wśród kibiców niebieskich znajdują się osoby z barwami łódzkiego Widzewa i to na samym przodzie. Ja tylko wspomnę, że chuligani Widzewa w 2003 roku zabili sympatyka WKS, niejakiego Rolika, więc dopingowanie w sektorze Śląska w barwach Widzewa powinno być dla sympatyków wojskowych policzkiem. Ale jak pokaże nam wkrótce historia Ruchu, niezbadane są ścieżki kibicowskie. Nie można zaprzeczyć, że fani niebieskich zdominowali w tym czasie całkowicie Śląsk. Regularnie dochodziło do walk na ulicach. Mnóstwo było także prób doprowadzenia do większych ustawek. Jednak tutaj wykazywała się policja, nie dopuszczając do nich, bo stałaby się tragedia. Coraz częściej w użyciu był ostry sprzęt czy rakietnice. Zwłaszcza w Rudzie Śląskiej, która była podzielona po połowie na Ruch i Górnik. Tam zawsze bito się ze sprzętem, a latające rakietnice nie robiły wrażenia na normalnych mieszkańcach. Dodatkowo chorzowscy dogadali się z chuliganami Polonii Bytom na zasadzie wzajemnego szacunku oraz, co ważniejsze, wspólnych interesów. To nie był układ chuligański, nic z tych rzeczy.
Podobnie zresztą jak dogadanie się przez niebieskich z BKS Bielsko-Biała, gdzie obie ekipy łączył obrót dużymi ilościami nielegalnych substancji. Jak nie trudno się domyślić, to właśnie układy, zgody, ciche kontakty i tym podobne przymierza dawały grupom chuligańskim ogromną przewagę nad klasyczną przestępczością, a szarym kibicom pozostawało akceptować wybory decyzyjnych. Taki to świat kibicowski. Trzecia taka ekipa z regionu, z którą niebiescy nie wchodzili sobie w drogę, było Zagłębie Sosnowiec. Choć tutaj powód był zgoła inny. Kilka lat wcześniej fanatycy z Sosnowca, w kilkadziesiąt osób wracając z jakiegoś wyjazdu, wysiedli na dworcu Chorzów-Batory, gdzie trafili na grupę chuliganów ruchu, która akurat wybierała się na wyjazd do Wrocławia. Mimo że przeciwnicy mieli przewagę liczebną, to sosnowiczanie stanęli do pojedynku i zgarnęli tęgi oklep. Ale według niepisanego kodeksu chuligańskiego pokazali ogromny charakter. W zasadzie mogli pojechać dalej i się nie ujawniać, jak zrobiłaby większość, ale postanowili stoczyć bój. W taki sposób narodził się wzajemny szacunek i obie ekipy, jak wspomniałem, nie wchodziły sobie w drogę, a wręcz już na stopie czysto prywatnej niektórzy utrzymywali relacje, jak choćby odwiedzenie przez niebieski gali MMA, którą organizowali kibice z Sosnowca. Duży wpływ na łączenie się interesów poszczególnych śląskich ekip miały dwie barwne postacie ze starego świata przestępczego, czyli Egon i Brylant. Jeden jest dziś tak zwaną 60, drugi zaś ostatnim świadkiem koronnym. Ale te postacie to temat na zupełnie inny materiał. W każdym razie sytuacja ta utrzymywała się do roku 2016, kiedy to psychofans postanowili postawić jasne granice, jeśli można to tak nazwać. Zorganizowano spotkanie w wynajętej w Zabrzu restauracji, gdzie przyjechało blisko 100 chorzowskich. Po stronie Brylanta i Egona było zaledwie 10-15 osób i gdyby nie obecność postronnych ludzi z Opola i Wrocławia, doszłoby do krwawej jatki. Ostatecznie ta historia zakończyła działalność starych śląskich gangsterów, którzy byli ostatnim spoiwem wspólnych interesów. Ta historia będzie miała wpływ na dalsze losy psychofans. 3 kwietnia 2016 rok. Mecz pomiędzy Ruchem a Wisłą. Nienawiść sięga zenitu. Dochodzi do burt. Kibole ochoczo krzyczą, co myślą o cnocie matek swoich antagonistów oraz o samych wrogach. Sytuacja jest bardzo napięta. Wtedy nic nie wskazywało, że 3 miesiące później obie ekipy jako koalicja będą atakować rodaków w Marsylii przy okazji Euro 2016, ale po kolei. Zaczęło się niewinnie od jednej wspólnej sprawy, a mianowicie jakiegoś bardzo obrotnego VAT-owca, czyli osoby, która zarabiała na lewych fakturach VAT. Ta osoba działała pomiędzy Katowicami a Krakowem. W Krakowie narodził się pomysł, aby go oclić, czyli nałożyć na niego haracz. Przy czym Krakusy nie chciały robić tego sami, więc wykorzystali swoje więzienne kontakty, by spotkać się z najsilniejszymi w regionie, chorzowskimi. Tym bardzo zaimponowały luksusowe samochody Wisły, ich bezwzględność, przebiegłość i wspólny interes wypalił. Jeszcze trochę później dwóch szarksów odwiedziło chorzowskich na ich treningu sztuk walki. Nie wiem dokładnie kiedy, nie jestem w stanie podać daty, ale polski świat kibicowski był w szoku właśnie w czerwcu 2016 roku, widząc w Marsylii koalicję m.in. Ruchu i Wisły, które do tej pory szczerze się nienawidziły. W każdym razie wszystko musiało dziać się pomiędzy kwietniem a czerwcem 2016 roku. Jeśli chodzi o sytuację z Francji, to przebrani za typowych januszowych kibiców Ruch i Wisła zaatakowały połączone siły Śląska, Lecha, Lechi, Motoru i innych mniejszych ekip przeganiając je. Najszybciej uciekał szef kibiców Śląska Alek, którego gonili, ale nie mogli złapać. Wkrótce też okazało się, że to nie tylko Wisła i Ruch, ale także Widzew i Elana. Jako ciekawostkę powiem, że choć Elana Toruń nie była zbyt liczna, to była niebywale silna, a przewodził im Christian Tyson Kuźma, który dał się później poznać w całym kraju za sprawą walk na gołe pięści w Federacji Gromda. Później doszło jeszcze do komicznej sytuacji, gdyż zgoda Ruchu i Wisły oznaczała sporo przetasowań na kibicowskiej mapie. Niebiescy i szarksi wydawali co chwilę oświadczenia na Facebooku, bo telefonów od byłych zgód z kolei Misiek i Zielak nie odbierali. Co więcej, w tym czasie w internecie oznajmili, że Wisła i Ruch będzie teraz walczyć honorowo, bez sprzętu. Prócz walk z Górnikiem, GKS-em, ich zgodami oraz Krakowią.
Naprawdę taki sens był jednego z oświadczeń kiboli gangsterów, którzy robili ogromne interesy w przestępczym świecie, a w lożach VIP siedzieli ramię w ramię z prominentnymi postaciami polskiej kultury czy sportu. Zgoda okazała się wyjątkowo brutalna i była gwoździem do trumny dla obu ekip, przynajmniej dla ich wierchuszki. Słyszałem taki tekst, który padł w czasach, kiedy Zgoda się rodziła. Niedługo pewnie spadnie jakaś głowa i wszystko się skończy. Najbardziej irracjonalna zgoda w historii polskiej sceny kibicowskiej kosztowała nie jedno, ale parę żyć. Reszta się zgadza. Jeszcze w czerwcu 2016 roku ruch łapie na stacji benzynowej przy autostradzie A4 w Jaworznie przywódcę górnika Zabrze Marę, co skończyło się dla niego źle, ale biorąc pod uwagę pryzmat późniejszych wydarzeń, miał dużo szczęścia. Uratowało go to, że był na kamerach przemysłowych. Mara na procesie Psychofans zeznał honorowo, że nie pamięta takiej sytuacji. Krótko po tym zdarzeniu mecz u siebie grał Śląsk-Wrocław. Kilka godzin przed meczem zadzwonił ruch, wykorzystując swoje kontakty z więzienia, do kibiców właśnie WKS, że tego dnia ich odwiedzą, że przyjadą do Wrocławia. Kibice Śląska zbierali się pod swoim stadionem, natomiast koalicja WRWE, czyli Wisła Ruch Widzew Elana, zadzwoniła z okolic Ławy, że są w lesie i czekają tu na nich. Spotkali się z odmową i stwierdzeniem, że jak chcą, to niech przyjadą pod stadion. Pod stadion, gdzie jest mnóstwo policji z całego miasta. Był to oczywisty unik, zresztą słuszny, bo konfrontacja w ustronnym miejscu mogłaby się skończyć tragicznie dla wrocławian. Koalicji WRWE było w lesie tego dnia 250 osób. 15 października 2016 roku z kolei odbyła się gala MMA Federacji FEN w katowickim Spodku, na której swoją walkę miał Dzik z ekipy Psychofans, czyli właściwie Paweł Hadaś. W każdym razie miejscowi próbowali doprowadzić, aby koalicja WRWE nie weszła na trybuny, co doprowadziło do starć m.in. z policją, a wszystkiemu towarzyszył pokaz fajerwerków. Oczywiście ironicznie nazwałem to pokazem. Ostatecznie blisko 100-osobowa grupa Zgody weszła na trybuny i mogła oglądać zwycięstwo swojego kolegi. Nie przytoczę wam tu wszystkich awantur i prób wielkich ustawek, jakie miały w tym czasie miejsce na terenie Śląska. Ale było ich całe mnóstwo. Jednak do większych ustawek, jak za starych czasów, nie dochodziło. Albo służby skutecznie to monitorowały i zapobiegały, albo przeciwnicy się nie zjawiali. Jednak biegi po autostradzie A4 były w tym czasie stałym elementem krajobrazu. Wielokrotnie ruch ustawiał się na wracających z wyjazdu Górnik czy Gieksę, a nawet Banik Ostrawa. 15 stycznia 2017 roku turniej w Sosnowcu. Na tym turnieju miała pojawić się ekipa Śląska Wrocław, gdyż ich drużyna tam grała. WRWE czekało w 200 osób. Ekipa Śląska Wrocław znowu nie podjęła rękawic, mimo że zapowiadała swój przyjazd. WRWE jedzie pod halę, gdzie rozgrywany był turniej. Proponują walkę Zagłębiu, na co Sosnowiec nie przystaje, gdyż nie ma ekipy. Tego dnia byli nieprzygotowani. 16 lutego 2017 roku ruch z Wisłą ustawił się na ekipę Wisłoki Dębica, czyli przyjaciół Górnika Zabrze, w okolicy autostrady A4 oczywiście. W tej samej okolicy, kilka kilometrów dalej, pojawił się skład z Sosnowca i Warszawy, którzy także planowali złapać Wisłokę. Znali się, zamieniono ze sobą słowo, że bijemy się na ręce i honorowo i traktujemy to jak sport. Doszło do konfrontacji, w której bardzo szybko Wisła Kraków zaczęła uciekać na tył, a sam ruch na przodzie nie dał rady Sosnowiczanom. Ta bójka obnażyła kiboli Wisły, którzy jak się okazało, bez sprzętu nie są w stanie podjąć honorowej walki. Maj 2017 roku, w nocy z 11 na 12 maja. Słynny napad na miejsce, gdzie GKS Katowice przetrzymywał wszystkie swoje flagi. Prawda jest taka, że Ruch i Wisła nie planowali ukraść flag z klubowego magazynu. Sytuacja wyglądała tak, że na miejscu byli kibice Gieksy, którzy przygotowywali oprawę i planem było właśnie pobić ich i zabrać wspomnianą oprawę. Jednak jeden ze złapanych i katowanych młodzieżowców GKS-u powiedział, żeby go nie bili, to powie, gdzie są flagi. 44 sztuki. Część łupu później palono, chociażby w centrum Katowic, bo jakby nie było, stanowiły dowód w sprawie włamania. Szeroko rozpisywały się o tym incydencie media, jak choćby TVN24. Co ciekawe, to ruch zaproponował Gieksie ustawkę o te flagi. W sensie, jeśli Gieksa wygra, to ruch je odda. Katowiczanie nie zgodzili się na to i właśnie po tej odmowie ruch rozpoczął akcję palenia wspomnianych flag. 24 października 2017 roku przyniósł śmiertelne żniwo w wojnie kibolskiej.
Ekipa Chorzowskich malowała okolice, kiedy Baluś, czyli właściwie Łukasz B., jeden z byłych przywódców Psychofans, zauważył autopastora, znanego chuligana Torsidy z Rudy Śląskiej. Grupa Chorzowska rzuciła się w pościg. Pastor zostawił auto, gdyż nie mógł wbić wstecznego biegu i postanowił uciekać pieszo, co niestety skończyło się dla niego tragicznie. Został pobity i później na skutek odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Dariusz P. miał 26 lat. Nagranie z całego zajścia krąży po internecie. Nie nadaje się, aby je tutaj pokazać. Wyjątkowa brutalność i bezwzględność, po której sprawcy udali się na hot dogi. W grudniu 2017 roku dochodzi do pierwszych zatrzymań ludzi z Psychofans, a w maju 2018 zatrzymano kolejnych 28 osób w sprawie przed chwilą wspomnianego pastora. Wśród zatrzymanych był m.in. jeden z przywódców Laki z Rudy Śląskiej. W zasadzie seria zatrzymań była początkiem końca, bo kto by się spodziewał, że takie osoby jak Baluś czy Maciej S. zdecydują się na współpracę z organami ścigania. Oprócz wspomnianych jeszcze kilka lub kilkanaście osób potwierdzało wersję skruszonych gangsterów. Od tego czasu na szczytach wielu kibolskich bojówek zrobił się wyścig, kto szybciej doniesie, korzystając z dobrodziejstwa artykułu 60 kodeksu karnego. Wracając jeszcze na chwilę do Macieja S., rozmawiając z jednym z moich informatorów, dowiedziałem się o sytuacji, gdzie Maślak zlecił mu podjechać i odebrać pieniądze, które ten ktoś jest mu winny, bo on nie może. Maciej stwierdził, że i tak jedzie na trening, to i odbierze. Okazało się, że są to pieniądze z porwania. Okup. Jeżeli jest to prawdą, to chyba nikt normalny nie dziwi się jego zachowaniu w takiej sytuacji. I to jest najlepszy dowód na oszukiwanie i wykorzystywanie młodszych do swoich finansowych celów. Na koniec wspomnę, że kiedy doszło do przetasowań na szczytach władzy w Chorzowie, to nowym przywódcą został Laki. Na pewno jeszcze rok temu był numerem jeden. Sprawy chorzowskich kiboli nadal trwają i w zasadzie są to sądowe przepychanki. I wszystko, co można o nich powiedzieć, jest na dzień dzisiejszy słowem przeciwko słowu, więc na ostateczne rozwiązania i informacje przyjdzie jeszcze czas. Nie da się ukryć, że ruch Chorzów był jednym z najbardziej bezwzględnych i najsilniejszych gangów kibolskich w Polsce. W tych dwóch częściach opowiedziałem Wam o najważniejszych wydarzeniach, które grupę doprowadziły na szczyt i które sprawiły, że z tego szczytu spadła. Nawet jeśli dzisiaj są słabsi, to wciąż Śląsk jest miejscem, które ma potencjał, aby stworzyć kolejną groźną bandę. Oczywiście nie twierdzę, że to dobrze, ja tylko przedstawiam fakty. Na koniec dodam, że wspomniani w materiale Brylant i Egon byli przesłuchiwani w sprawie Psychofans i potwierdzili wiele wydarzeń. Do tego stopnia było to istotne, że Egon dostał status świadka koronnego, co jest niespotykane w sprawach dotyczących kiboli. To wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnym.